Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Alerbon, zawierającego wysokiej jakości olej z czarnuszki siewnej. Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny. Yy, zaczęła się jesień, choć yy, może to yy, Państwo będziecie oglądać ten program w zimie albo w lecie. To wszystko jedno w internecie, jak wiadomo, yy, nie ma pór yy, odtwarzania. Yy, I temat taki troszkę jesienny. Yy, pytanie jest następujące. Wiosną męczy mnie alergia na pyłki. Teraz jesienią znowu coś się dzieje. Czy to możliwe? Są na to jakieś zioła? Pierwsza sprawa, dlaczego kogoś męczy, męczą objawy alergii, skoro pyłków trawi drzew już nie ma. Otóż proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że alergia ma tendencję do krzyżowania się. Po prostu alergia krzyżowa to jest taka alergia, gdzie mamy alergenę na przykład na pyłki trawi drzew, a dodatkowo alergię pokarmową na mąkę pszenną. Bo Okazuje się, że w jednym i w drugim alergenie jest sekwencja, sekwencja białek, sekwencja aminokwasów, taka, która powoduje, wywołuje u nas te same objawy alergiczne. Więc może być tak, że na przykład w tej chwili, gdy mamy początek jesieni, ten pan czy ta pani, bo tutaj płci nie znam tej osoby, ma alergię na grzyby, na zarodniki grzybów pleśniowych, które teraz się zaczynają pojawiać w, naszym, w naszej atmosferze. I one są aspirowane do dróg oddechowych, a przez to y, dają objawy alergii, bardzo podobne albo troszkę inne niż y, alergii siennej, ale jednak dają. Y, co w przypadku alergii siennej, czyli kataru siennego, bądź astmy alergicznej y, też na tym podłożu, bądź też tego, co tutaj mamy, y, co pan nam y, czy też pani y, przedstawiła. Y, no, takim y, pierwszoplanowym, którym ja używam y, w Centrum Ziolnictwa i Grzegorza produktem jest y, produkt, który zawiera olej z czarnuszki siewnej. Olej z czarnuszki siewnej najlepiej zamknięty w hermetycznych kapsułkach, jest bardzo skutecznym sposobem na pozbycie się objawów alergii. Działa na poziomie, z siłą nawet leków syntetycznych i są na to odpowiednie badania, które potwierdzają jego skuteczność. Więc ten olej z czarnuszki siewnej to jest jakby pierwsza sprawa. Ale być może to, co ten, ta osoba doświadczyła, to jest alergia pokarmowa, czyli on ma alergię sienną, ale też dodatkowo krzyżową, czyli pojawia się krzyżowa alergia pokarmowa, czyli nie jest kontakt z alergenem na poziomie błony śluzowej, nosa czy oskrzeli, tylko na poziomie jelit. W takiej sytuacji musimy do preparatów zawierających kolej szczarluczki siewnej dołączyć jakiś produkt, który uszczelnia barierę jelitową, bo alergen przenika przez barierę jelitową szczególnie wtedy, kiedy jest stan zapalny, nawet taki subtelny toczący się w obrębie jelit, wtedy dochodzi do tak zwanej nieszczelności jelit i przez ten nieszczelny nabłonek przenikają, przenikają alergeny, które mogą dawać te objawy alergii i jeszcze dodatkowo nasilać cały proces, proces przenikania, bo to jest takie błędne koło. Wtedy w takiej sytuacji warto się też odwołać do ziół. Poza tą czarnuszką, o której wspomniałem, warto zastosować preparat ziołowy, który działa przeciwzapalnie, przeciwzdęciowo, który uszczelnia nam barierę jelitową. Receptura przykładowa, którą na przykład ja używam, jest tutaj na ekranie. To jest przede wszystkim na bazie, na bazie rumianku, babki lancetowatej, ale są także też kminek, koperek, anyżek i ten ta właśnie czarnuszka siewna. Y to jest bardzo skuteczny środek. Myśmy go stosowali z Grzegorzem bardzo dawno temu na alergie skórne, gdy występowały takie alergie u dzieci zwane takimi egzemami na skórze i one, one te dzieci się bardzo fajnie w perspektywie nie od razu, ale w perspektywie no miesiąca, dwóch te, te zmiany mijały. Tak więc pamiętajmy o dwóch jakby stronach. Pierwsze, takie działanie antyalergiczne, przeciwzapalne, typowe to jest olej z czarnuszki siewnej, ale z drugiej strony mamy też, musimy uszczelnić barierę jelitową, która, która spowoduje, że alergeny nie będą przenikać do, do naszego organizmu. No ale pamiętajcie też Państwo o tym, że alergia może występować w sposób burzliwy i, i zawsze wiedzcie o tym, że w razie sytuacji niepokojących należy się zwrócić do lekarza, który jest w stanie ocenić i zastosować właściwe leczenie. Muzyka Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Alerbon, zawierającego wysokiej jakości olej z czarnuszki siewnej.